Siemanko, z tej strony Bartłomiej Batyna w kole pierwszym odcinku z kariery w Chelsea. Postanowiłem wybrać ten zespół, ponieważ bardzo go lubię. Myślałem trochę nad Francją, Hiszpanią, ale w FIFA 15 jest oczywiście licencjonowana BPL. Rozgrywki w sezonie, zobaczmy. W sumie grupa może być. PSG, Ajax, Betisa. Gramy na zawodowcu, 4 minuty. Pobieranie najnowszej aktualizacji. Mam nadzieję, że kariera się fajnie przyjmie. Okej, przejdźmy w takim razie. Jak się nazywać? Nie będzie Bartosz. Okej, menadżer. No, niech będzie Pawarczyk. Nazwisko dobre. A w sumie, a nie będzie Bawarczyk. Odcinki się będą pojawiać tak, myślę, że 3 razy w tygodniu, może 2. Niestety szkoła jest i trzeba też troszeczkę na niej się będę bardziej starał skupić. Nieznany Bawarczyk nowym trenerem czołem. To niedawno jest zmiany, okej. No to do... Już to kilkanaście razy widziałem. To i krami. Były to przez klub Chelsea. Za 18 milionów. Nie wiem. Wczytywany. Na razie myślę, że będzie na moim kanale jedynie Chelsea. Będę chciał jakieś let's play'e ponagrywać, na przykład Batman. Batmana mogę nagrać, Arkham Knight. Potem w niedługo też wyjdzie FIFA 16, też nagram. Będę nagrywał też już karierę Chelsea, którą od razu skończymy i potem... A potem będę już tylko na ten Assassin's Syndicate. Też się na pewno pojawi na moim kanale, jeszcze nie wiem kiedy. Na pewno nie w dniu premiery, bo... swoje fundusze wyznaczam na FIFA 16. Musiałem wybierać, nie? Okej, zobaczmy sobie tutaj skład. Tradycyjnie skład będzie na prawą stronę. Felipe Luis na lewą stronę. To sobie damy jeszcze porządek na ławce rezerwowych. Jeszcze Quartrado stawiłem, bo mi się ogólnie lepiej było grać Quartrado. Wytyczne, dla mnie bardzo ważna rzecz. Dzięki temu to wiele lepiej gra zawsze. Wybiega za plecy obrońców. Dla mnie, według mnie, napastnik powinien zawsze to mieć. Żeby nie włożył sobie tam łazić z tyłu, a wyjedziecie z tym. Na przykład z Maticiem do ataku. Hazard i Guardado. Żeby napastnik zawsze był na przodzie, to jest dla mnie najważniejsze. Okej. Okay. Wracaj do obrony. To jest dobrze. Wolna pozycja. Zginanie podań. Tak. Zginanie podań. Tutaj wszystko ok. Tak, wszystko pasuje. Ok, zapisujemy skład. No i co? Przechodzimy w takim razie do transferu. Myślę, kogo tu kupić. Javi Martinez może? Zobaczmy, jak tam na chwilę sytuacja wygląda. Javi. Dziwne. Nie, albo Martinez. O, jest tak, Martinez. Zobaczmy sobie, 84 overalla.
Od 28, a damy 30. A nie, będzie 30 milionów. Powinno starczyć. Tak, powinno starczyć. Wydaje mi się, że to jest odpowiednia kwota tego zawodnika. Zgłoszę swoją ofertę. Poszło. Na pewno spróbuję kupić Varane. Rafał Varane. Młody, dobry, dolny obrońca. 81 Varane. Próbujemy dać 20. Powinno wystarczyć. To w sumie jest warto do 27,5, ale liczmy na to, że 20 wystarczy. Dajcie 91. Wysoki. Bardzo rosły obrońca. Ok, lecimy dalej. Cele pokażę mistrzów. Aha, jeszcze wypożyczę. Spróbuję wypożyczyć sobie Komana z Juventusu. A potem go na pewno kupię, bo z zawodnikiem się po prostu gra za osobiście. Jest szybki. Ma bardzo dobry drybling i wykończenie jest naprawdę przednim. Już nieraz go wstawiałem od 75 minuty i on hat-trick potrafił strzelić. Po prostu zawodnik jest mega. Okej, tutaj to mi interesuje. O kurde. Manchester City postanowiło mi wyrwać. 33 oni żądają, ale dobra, niech mają. Nie ma co z nimi negocjować. Aha, oni tutaj 33,5. A dobra, niech. Oferta, kurde, no. Barcelona z tym Martinezem, nie. O, dobra, jest, Coleman jest w naszych szeregach. Witamy cię serdecznie. Lecimy dalej. Oferta transferu. O, jest, przyjęli. Niech 150, wyczuwny zawodnik, 10%. Okej, okay, złóż ofertę. Ta animacja jest po prostu... Fajny, naprawdę fajny pomysł. I dobrze, że tego nie zmienili jeszcze. To naprawdę się może podobać. Prowadzenie kadry. O, kontrakt został przyjęty przez Javiego Martineza. Witamy tego zawodnika w naszych szeregach. Okej, okay, lecimy dalej. Numery na koszulkach. Które by to nazwać numery? Dwójka jest zajęta, trójka ma Felipe Luis. Kurde, czwórka Fabregas. Dobra, Fabregasowi damy siódemeczkę. Okej, okay. Gdzie jest? O, jest Martinez. To jemu damy czwórkę. Czwórka, przepraszam. Błąd. Okej, okay. Felipe Luis. Wracamy do trójki. To Courtois otrzyma numer 1. Chociaż nie. Nie to zostanie. Na razie. Jak Czech odejdzie, to wtedy dopiero zmienię. Czech za dużo zrobi, dlatego jest położony tak zabierać. Jedyneczka. Drugi jeszcze jest. Okej. Okay. Tu nikogo nie znamy. Okej. Okay. W sumie już nikogo nie potrzebuje. No i kontuzja. A, Oskar, już faktycznie zapomniałem o tym, że Oskar jest kontuzjowany. Okej, okay, no to co tam zmienimy? Czy może trochę rezerwami pojechać? Jak zaraz dojdzie tego meczu, co zmienię? Coś jeszcze nie wiem. Dać rezerwy? Dobra, to zmieniamy trochę skład. Na bramce. No tam pasnika będzie tak, no w ataku Remi, tutaj będzie William, tutaj on, będzie Coleman grał na prawej stronie, Iwanowicz, Eik, Kurzuma i Cahill niech zostanie, niech on sobie trochę pogra. Ramirez i Mikkel i oczywiście tam Petr Czech. Okej, okay, ławka rezerwów jest nawet spoko, można grać. Przesumujemy te spotkania, tam nie będę grał tych towarzyskich. 4-0, wow! 4 bramki Juliana, nie no, szok. Jestem zdziwiony troszkę. Ok,
Okej, kolejny mecz gramy z Mainz. 2-1, kurde, kontuzja. Zoomy. Proszę na jakiś krótki okres. Jest 4 tygodnie. Uff, to dobrze. Dobra, lecimy dalej. Tutaj na lewo bronię, zmienimy na Kalasa. I Kurzuma, o jest akurat tutaj w rezerwach siedzi. Niech jeszcze tam sobie odpocznie. Wydaje mi się, że dopóki się nie zacznie liga, nie rzucę do podstawowej jedenastki. Nic mu się nie stało. Ok, symulujemy mecz kolejny. Zobaczymy, czy się uda wygrać, już będzie trzeci. No i wygrywamy 2 do 1. 3 mecze, 3 zwycięstwa, to w meczach towarzyskich jest dobrze. Ok, tu jest. Czekamy chwilę, bo sobie ustawię jeszcze podstawowy skład na ligę. Na bramce no, oczywiście Courtois, na Powonia, Aspilicueta, Martinez, Ter i Felipe Luis, Matic. Tutaj sobie zagra Fabregas, Rami, Willian, Azar. W ataku Costa i tutaj trzeba na Oscara już zamienić. Powinien być, o jest Oscar. Okej, tu chyba, aha, Ramirez jeszcze dam na ławkę i Williana. Jeszcze trzeba dać na ławkę rezerwowych Coumana. Bo to jest taki właśnie najlepszy zmiennik. Po prostu dla mnie to jest klucz. To może być pionek naprawdę bardzo ważny w naszej całej układance. Okej, okay. No to co? Zobaczmy sobie. Aha, właśnie, sprzedamy zawodników, bo kurde, znowu zapomniałem, zawsze zapominam. Solanka 16 lat, okej. Okay. No, sezon. Brauna też wypożyczymy. Ani, Aina też. Jeżeli źle czytam, to z góry przepraszam, których ja nazwisk nie umiem. Palmer. Boga, czarnego Boga sprzedamy. Nie, wypożyczymy. Ferus. Dobra, niech idzie na wypożyczenie, zobaczymy co wyjdzie. Na wypożyczenie. Na wypożyczenie. Na wypożyczenie. Dobra, niech jeszcze idzie. Ma jeszcze szansę się dobrze rozwinąć. Ejka też damy na wypożyczenie. Mousolo 20 lat. Nie, na listę transferową. No. 55 obronek, 20, nie, to już nie ma szans, samo blaknie. To już jest bez sensu ich trzymać. A Kalasa też wypożyczę, może pójdzie gdzieś. I chyba to wszystko. Ja kurde, rado. No dobra, wszystko. Okej, okay, przejdźmy jeszcze teraz do... W składzie wszystko pasuje. Szkoda, że jeszcze nie mamy reprezentacji, takie możesz sobie wybrać. Chciałbym. Okej, okay, lecimy dalej. Ramirez. No nie. Już mam wszystko ustawione. Nie zamierzam go sprzedawać. Bardziej, że Ramirez jest bardzo dobry, ale bardzo tani, nie? Więc w sumie nie. Niech zostanie, ma zostać. Spes liczy na czwarte miejsce. Kluczem zawodnikiem Harry Kane. Ten zawodnik naprawdę się rozwinął. Też obawiam się, że w przypadku tego zawodnika będzie tak, że ten jeden cały sezon był świetny, a następny może być niestety taki sobie tego zawodnika. Że to był takie jednorazowe. Coś w rodzaju na przykład Ciro Immobile. Torino dawał naprawdę radę, pokazał wszystkim na co go stać. Przyszedł do Borussii, to niestety wyszło jak wyszło. No, mamy jeszcze terminarz. No, oczywiście dwa pierwsze mecze są naprawdę proste. Dopiero trzeci jest taki solidniejszy z Evertonem. Myślę, że w następnym odcinku pokażę wam mecz z Burnley i Leicester City. Następnym symulację spotkań, a potem Everton i Liga Mistrzów. A ja dziękuję serdecznie za ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Piona wszystkim, dostawajcie łapki.
Cześć.